Witajcie moi mili. To jest onkel Jork już zaś. Jak mamy porobione, zebrane Dinkelspiel, to brana więzienie 33%. No tu niby nie wymagał, więc nie wiem czemu tu pisało, że wymagał zaorania, wymagał wapna. A tu jest coś z tą trawą chyba. Ale mało ważne. Coś wam chcę pokazać. Patrzcie, ja się sam jakiś realistyczny mod wgrał i kruca fuksa, tylko z bliska tu nie widać. Ale z daleka było widać i tam też widać z daleka. Widzicie? Jakoś taka plama. Ty się zastanawiał, że się nad tym co je. A to normalnie woda w polu stoi. Jest jakieś obniżenie i stoi woda. No i pech. Dobra, mniejsza z tym. Tu mamy zrobione. Tu jest ten. Przejedziemy pole 29. Nawieść, bo 38 chyba se nie dał na trzeci ten nawieść. Czy ono jest w ogóle... Rośnie. Może się i dał nawieść na trzeci. Przejedziemy najpierw na pole 38. Sprawdzimy, czy go pójdzie nawieść na trzeci ten. Tu musimy poczekać, aż oczywiście zrobi się odpowiednio temperaturka, żeby można było tu cośkolwiek działać. Na tym polu z siewem. Nie wiem, czy nie zasieja tu tego samego, co mam tu na polu 38. Aha, ale tu mi rośnie. Co ja tu mam w ogóle? Rzepak, czyli rzepaku tam nie mogę zasieć, bo to już jest za późno. Dobra. No nic, ja muszę jechać na farma. Aha, 29 jeszcze mogę puścić, bo 29 jest co? Niezasiany. A tu potem trzeba wziąć inny sprzęt i przyjechać 300, bo 300 ma wąskie koła założone. Więc tu trzeba będzie wziąć 300 fenda i przyjechać tu 300 fenda, żeby to ponawozić to, co już jest obsione, a teraz no tym nawieziemy to, co nie jest obsiane, bo to nie zniszczymy uprawy, a tu już zniszczymy uprawa, więc nie ma sensu. I się tu pchać, także jedziemy na 29. Nawieść J, aha, na 15, no bo szczerze wam powiem, po brak miejsca na nowe palety Woodbeams w Savmill. Jedźmy tu trochę od boku. Już troszkę kulturalniej może zajedzie. Puścimy tu pracownika. My się nie ściągniemy. O, tutaj to wymagał wapna ten kawałek. Aha, tu trzeba dorobić. Nie, najpierw idziemy tu. Dobra, niech będzie. Że pojedziemy tym. Ściągniemy te belki.
Ups. Ała, zaraz się porozlatują. Coś mnie przylagowało. Spróbujmy przynajmniej to dowieźć jakimś cudem. Nie wiem, czy mi się to udało. Powoli dowieźć, ale spróbuję. Tu trzeba te palety poodwozić. Przynajmniej je poodstawiać na bok na razie. Ale najgorsze właśnie tu jest to, że są trzy balki i brak miejsca na dalszy towar. Trzeba to odstawiać. Tamto drzewo, co jest, to niech się wyprodukuje. Dziwi mnie, no, że jakoś trociny nie chcą lecieć ani ten Unoten Worms. Bo trociny to są spiły, a to jest chyba coś w... To drugie to jest chyba coś w postaci heblowin, coś w tym stylu. No. Pojechało to. Sprawdźmy przy okazji, jak my tu już są, jak wyglądał z tyłu. Co my tu mamy? A, tu są dwa. Ty nie 100%. Aha, a ty nie 23% dopiero. Dobra, to se tu będzie robić. Do 100%. Także składą się to tam aż jest 100% niby. Op, stop, hop, po leku, co ja tu odstawiam. Cicho, odstawimy to ino na bok. Ok, mamy widlaka. Uhu, widlak. Kazie. Ciemno tu mam na tym placu. Wielki jest. Dobra, lecimy widlakiem. Widlak da radę, widlak da radę. Tak się przynajmniej myślę, że widlak da radę. I wjeżdżamy. Pokaż kamera zewnętrzną. O! Choroba, no. Dziwnie to idzie tym widlakiem. Zaś mi zaś ten widlak dzisiaj szwankuje. Jak widać. Normalnie bym musiał dojechać aż do końca tymi widłami, a on nie chce.
Cicho, teraz może dojechać. O, dojechał rzek do końca. Tak, przechył na siebie, lekko do góry. Wsteczny i wyjeżdżamy. Teraz się jedzie tak, o. Tak. Spadło coś? Nie. No to jedziemy dalej. Do tyłu, bo z przodu nic nie widać. Ani kantów za bardzo. Z tej strony jeszcze lepiej widać kant. Jak z tym. No ale dobrze, mało ważne. Tam są palety jakoś powystawiane. Też to trzeba będzie potem jakoś pozbierać. 2000, no. Na tej wierchniej paczki nie łapię. Ale to już mało ważne. Dobra, i teraz jedziemy na... Chybił trafił do przodu. Dobra. I tak nie trafił. Chybił był, ale nie trafił. Więc jedziemy z kamery wewnętrznej, wjedziemy tu do środka, cak. No, zebrało wszystko, więc mogą się palety dalej robić. Chyba, żeby my jeszcze jedna dwójka przy... O, ale mi tańczy. Tańczymy lambada, lambada, zielony Kowalczyka. To tu się już na pewno zrobiło pełno. Spróbujemy to teraz z kamery wewnętrznej zrobić. Będzie to nie za łatwo. Dobra. Wyjedźmy z tym do góry. I tak. Co widzę? Że jest rzech u makla w placu. Tak, poszło to przechył, lekko do góry wsteczny. Jedziemy oczywiście bez szaleństwa, bo nam się to rozpadnie, a tego nie chcemy. To się spokojnie jedziemy w tył, narobimy się palet i będą palety stałe. Aż będzie jakiś zakład, który będzie palety potrzebował. Wtedy dopiero będziemy stąd wybierać. Jak się postawimy fabryka, która potrzebuje palety. Nie w ta struna. No, musimy to targać co najmniej jeszcze. I będzie. Czy tam jest na ustawiany? No, postawimy to tam bliżej. Wood beams.
Tak się dogadał, chyba ja. O! Ale tu jest tańcowanie. Nie wiem, no czemu mi się nie chce, nie chcą te wióry tu produkować. Sypać tu, ja musiał coś tu pokebrzyć, bo ja wiem, że jakże to chyba oglądał. Ja to oglądał, prezentacja tej modyfikacji. To tu się wszystko produkciło. Widzicie, animacja, że lecą jest. Tu też jest animacja, że leci. Ale jest zero. Podejdzie się tu do onego, widzicie, jest zero. I nawet używając Global Company, co my to mamy? 8700, 24%. To nie to. Herbicid, jak my tu wyglądamy? Aha, tu jest 23990 chwastobójczego, więc to jest dobrze, ale nie ma tego. Tam trzeba będzie ewentualnie zrobić. Palette Production 5% mamy. 8 my zawieźli. O, tu już będzie niedługo pełno palet. Zaś mi napisze a Savmil. No, tu jest 24 tysiące litrów jeszcze. Tu jest 0 i nie wiem czemu tu jest 0. Czemu tu się nie chce nic zrobić, ani tu. A wiem, że to się tam robiło. Na tym. Za coś mi chyba ściągło pieniądze. Dobra. Aha, tutaj zapisywanie. 3 ten na 29 zakończył? Zakończył. Czy ja mam jeszcze jakieś pole, które nie rośnie? Aha, to jest zaorane też. Jeden jest kultywowany. A tak, ani tu nie ma nawożenia, więc ten jeszcze może jechać te dwa pola nawieść. A co tu mamy na dziesiątce? Tu też jest kultywowane. A tu jest pierwszy stopień nawożenia. Dobra, to żeby tu nie było tylko to trzeba piątka i jedynka jeszcze nawieść na pierwszy stopień. I będziemy widzieć co potem dalej. Dobra. To my się przerzucamy. Tu do tego pana najpierw. Chyba, żeby jechał na farma, wziął ten wielki rozsiewacz, zapnął do tego pana. A brakuje mi jednego traktora. 700 ściągnąć, nie wiem czy 700 będzie mogła mieć wąskie opony. Ta 300 bych zostawił najchętniej przy krowach. Ona jest turem. Jeszcze jakieś pozostałości śniegu, co odśnieżą. Wezna tego tura odepna i ta 300 puszcza już też. A do tego wielkiego też nasypiam nawozu i będzie
jedynka i piątka na woziu. Bo mnie tam inaczej nie starczy. Ach. Wiecie, same problemy, same dylematy z tym. Jak to zrobić, żeby to było dobrze? No, że to by tam musiał chyba ten... to wełpno, co tam mam. Bo wełpnować nie muszę nikaj, nie? Na chwilę obecną. Nie, tu nie jest wymagane, tu nie jest wymagane. Tu nic nie mam, tu nic nie mam. 20 jest, co? To, co jest zasione, no to i tak nie by da wapnował teraz. To jest zaorane. I tu jest, no, ten kawałek wapna na tym środku. Amkaj była ta postawioną. Ale to nie by da tego wapnował, bo to szkoda mi. Szkoda mi jest czasu na to. To jest zaorane, to jest nawiezione, to jest nawiezione, to jest do nawożenia. Więcej pól nie mam. Dobra, czyli jedynka i piątka jest do nawiezienia. Wapnować wymaga wapna. O, trzynastka, ale ona jest zasianą, więc nie będziemy wapnować. To no jedziemy jedynka, piątka, nawóz rzucić, czyli to tam idzie odpiąć. Nasypać nawozu tam do tego wielkiego. A tu odepniemy. Odepniemy tuda, bo nie ma innego wyjścia. Odepniemy tura, puszczemy tego. 300 se puści na 38 najpierw. Albo 36. 36 to mam kupione. To się puści na 36, żeby jechała. Ups, tu jest 0. Aha, bo tu się robi nawóz. Ale weźmy tak z 15 000. Dobra, dzielimy fol. To niech będzie fol. Jedziemy do góry. Puścić tam, zatrudnić jakiegoś pana. Albo panium do nawożenia. 300 trzeba puścić tam na dole i skończmy na 15 ta orka, bo 15 też
Potem pójdzie do nawiezienia. Bo ona jeszcze nie ma nawożenia w sobie. Dobra, pojedziemy tu. I do góry i zaczniemy od piątki. Coś mi tu świeci po oczach. Nieważne. Latarnie. Z drugiej strony trzeba to puścić, bo tu jest prosto, a tam jest teraz to węży. Dobrze godą, dobrze godą. Tu musi od drugiej strony jechać, ale tu można by było przejechać uwrotnik i to już będzie tu załatwione. Jak on tu skończy, to się tam no reszta podokańczą. Musiałbym użyć GPS-a i wszystko, ale chciałbym na razie to poogarniać, więc by da zatrudniał pracowników, żeby oni mi tu jechali, a ja już się by da. Uła! A kto mi tu zajechał? Znać dokąd jest? Znać, no bo jak nie było nawożenia, to musi być znać. 33%. Ale tu nieładnie. Choroba. Trzeba to zaraz poprawić. Nie ma. Dziadku, zmiłuj się. Tak, no że ja tego. Nie widzę. Teraz trzeba wybrać. Tak, dobra. Sprawdźmy się na 700, czy ja umiem. S5 szerokie z obciążnikami, szerokie. Ach, tu nie ma, Trelleborg nie ma. Michelin, obciążniki szerokie, szerokie, też nie ma. Mita standard, obciążniki standard i obciążniki. I Trelleborg nazwę, więc odpadał. Standard, obciążniki szerokie.
Obciążniki podwójne, podwójne, wąskie. O, ten by miał wąskie. Bycza klasiora. Stargać. A na 900 by mu stykło takie. Nawigacja GPS, tak? 610, 630, 150, 660. No może by tak 60, 650. Tak i do poważniejszych by był. No i co potrzebuję? 160 tysięcy, a mam 90. Dziękuję za pokaz. To wszystko z mojej strony. Potrzebnie chyba tego Johnny'ego, żech sprzedał, no ale trudno, teraz już weźmy się na zewnętrzny. Tak, tak. Dobra. Teraz potrzebuję odważnik mój naprzód. Leży. Mhm. 1100. Akko. Teraz podzielimy się posiewkam. I pole 38 na dzień dobry, czy 6? 6 to je. Wyskakuje. Czysto teoretycznie tego by już nie szło odepnąć od siewki. Więc trzeba by było, musiałby z tego, z tartaku ta 700 przywieźć. Założyć jej konsola. I wtedy chodzi mi 700, to będzie chodziła 700 przy zwierzątkach. No i tak trzeba będzie zrobić, bo innego wyjścia nie ma. Ja muszę mieć wąskie opony do nawozów. Choć nie mam tych ścieżek porobionych, ale mam wygniatanie, więc wjeżdżając na szerokich oponach, no to automatycznie mam ślady. I teraz by ta 300 potrzebowała mało, że tu do nawożenia. Raz, dwa, za nią będzie robić opryski na chwasty. Powiecie, a po co, bo tu nie ma wiele chwastów. Ale opryski na chwasty zrobione muszą być. Fakt, że tu niby są no kępki, jak tak się przyjrzeć na polu, no to też są no, w pewnych miejscach zawsze chwasty, ale są, więc opryski trzeba zrobić, no. Trudno darmo, co musi być zrobione, to musi być zrobione, nie ma dziadku, zmiłuj się, no. Nie czarujmy się.
nie robiąc oprysku, zachwastujmy się pole i nie będzie plonu, no. Jednak 38. Dobra, to lecimy tam później drugiego pracownika. A jest ten wjazd tu, żeby go nie prze... I bierzemy 1000 orka dokończyć te uwrocia wszystkie. Dobra, poleci nam drugi pracownik dalej. Z nawożeniem tu. Zaś zapisywanie. Tu już mamy dwa razy. I tu przyjdzie trzecie nawożenie. Aha, tu też jest dwa razy i też idzie trzecie nawożenie. Dobra. Potrzebuję tego, bo tu jest na pewno stał na drodze. Nie ma aut? Trzeba teraz... zrobić zmiana, bo ja jakże jeździł, to nie dojeżdżał. Trzeba przejechać w uwrocie. Trzeba zrobić w uwrocie tu, z tyłu. Objechać naokoło. Kajce jest do zrobienia. Do poprawienia trzeba przejechać w tą miejscu powrotem, albo tam i nazaut, jak to woli. Żeby ten płot się dało tu usunąć, byłoby to fajnie. To tak gie, zakończył pracę. Gdzie to był gie? Aha, ten co na piątce jeździ. Dobra. Ja się tu no, zawinam i idziemy go na jedynkę przestawić. Niech on się tam nie, znaczy się trzeba będzie piątka skończyć na 100%. Patrz jak zawinam, wsiadam. Dobra, to ja tak do końca. Poprawki na piątce zrobić i na jedynka wpuścić kasztana, niech jedzie. Jest piąteczka. Tu jest piąteczka, idzie tu pasek i tutaj to trzeba zrobić za niego. Jak się dobrze przyjrzeć, to tu nie jest. Nie wygląda na to, żeby tu było nawiezione. Więc trzeba zrobić poprawka. O, tu nie jest to poznać, że tu nie nawiózł. Trzeba zrobić poprawka. Trawa może dostać trochę nawozu. I to będzie. Także robimy przejazd tu, tamten róg. Przypuszczam, że tam jest powrotem i przejazd na pole numer 1.
na którym puścimy zaś pracownika. Niech on się zapracuje na swoja wypłata. Wiecie, nie widzę. Przy tym nie widzę dokładnie, jak to nawożenie mi tu wychodzi. Te światła są takie kiepskawe. Jednak tysiączka ma te światła dużo lepsze. Przez to wolałbym tu jeździć na GPS-ie. No, ale to go trzeba załączyć najpierw. Że na jedynce włącza się GPS-a, zrobia ścieżkę na GPS-ie. Wtedy by tam mniej więcej wiedział, jak muszę jechać potem na wykończenie, jak pracownik coś nie zrobi. Ale ta trawa tu też może coś dostać, bo tam szóstka też jest moja, więc to będziemy tu i tak potem rotacyjny z przodu, zbierającą z tyłu i pojedziemy z tym przemysłem. B zakończył pracę, czyli 38 też mamy nawiezione. Też go trzeba przewieźć i przestawić. Chyba, że skończyć ewentualnie. A! Tu jest zasione. Co tu jest? Należy do ciebie. Dinkel rośnie. Ja wiem, że wymaga za udało zero nawiezienia. Dobra, tu i tak musi przyjechać. Tu musi przyjechać i tak 300 na wąskich kołach, bo ja się tu nie pyta. Niszczył uprawy. Mi są te wszystkie uprawy bardzo cenne, żeby moje fabryki chodziły, więc nie wolno robić takich ekscesów, że się uprawy będzie niszczyć. Dlatego nie pojedziemy 900 kąt. Tak myślę, żeby zarobić, kupić tego klasa i kupić. Taki są rozsiewacz jak ten. Ale na tej pojedynczej osi, żeby mu szło wąskie koła założyć. I to będzie do nawożenia. Wiecie, o co mi chodzi? Wiecie. Jak nie wiecie, no to pewnie. Dobra, rozkładaj się. Nie, tu pojedziesz. Najwyżej końcówka trzeba będzie ci poprawić. O, widzicie, piątka jest nawiezioną. 38. A tu coś nie dowiózł. I tu trzeba zrobić jeden przejazd. Samemu. Bo nie dowiózł. Aha, mam założoną modyfikację na defa. Będę musiał się na farmie postawić. Najlepszym wyjściem, co tak potwierdzę, to jest dystrybutor na defa. Kaj się go kupuje potem. Więc taki będzie postawiony i to będzie tyle. Dobra, 38 mamy, 37 nie zrobimy nic, 29 nie zrobimy nic. Więcej tu nic nie mamy z tej strony kanału. 16 nie trzeba. 15 może zrobić tamten. Pojechali tu przez Garte Center, tu na prosto. I puściłby go na 20. O. Lecimy na 20.
To ja muszę jechać. Nie w ta strona, w tamta strona. To jedziemy na 20 go puścić. Jedziemy po 20, bo szaleje i będzie. Zaczynamy coraz to więcej pól, a tego sprzętu trochę mało. Pracowników trzeba zatrudniać, ale pomału im nie będzie co dawać. Jeszcze do żniw musiałby chce na wielki kombajn przesiednieć. Albo przynajmniej tym będzie trochę ciężko, ale też się zrobi. Może jeszcze nie ten sezon wielki kombajn, a następny sezon. Zobaczymy, jak będzie finansowo się stać. I wiele będzie pól, no bo tu niestety, ale trzeba, jak przyjdą żniwa, to trzeba będzie żniwa ogarnąć. Na 15 domy chyba kartofle. Na 29 może być do buraki. Nie byłaby to, nie byłby to zły pomysł, nie? Muszę to jeszcze dobrze porozważać, kaj co dom, bo kurde, strategia, strategia i jeszcze raz strategia. Bo inaczej wyda zaś do kupy wą. Tu też jest rzepak? Rzepak rośnie tak. O, pierwszy poziom dopiero. No nic. Tak z ciekawości. Ten tu już dosyć dużo tego obleciał. Dobra. Wsiadamy. Nie, do tyłu, jedziemy do przodu, tu wzdłuż granicy. Bo coś według mapy mi pokazuje, że tam coś jest niedoorane. Aha, tu jest tak, jakby jedna skiba brakowała. A, to gotu. Dociachniemy. Tu już zawiniemy. Zrobimy tu uwrotnik. No tu trzeba będzie chyba 3 razy przejechać po uwrotniku, bo sam są coś dalekie te wąsy. Pozostawiany.
Tak. Te drzewa tu też pójdą do wycięcia na pewno i do wywiezienia na tartak. Ale to może przyszłą zima. Jak będzie na to zezwolenie, no jak wydam to pole tu likwidował, żeby tu zrobić co? No właśnie, zakłady, żeby tu postawić. Złożył się, dobra. Czyli tysiączka idzie odwieźć i szłoby w międzyczasie zrobić jakiś kurs z czymś na sprzedaż, żeby hajsu trochę naciągnąć, a to by tak trzeba było z 2-3 kursy zrobić. Ups. Widzieliście, jak mu lewe koło uciekło? O, już się nie wyrobia. Tak, trzeba było z 2 kursy zrobić, trzeba było mieć 200 do 250 tysięcy na koncie, to bych kupił tego klasa i ten większy rozrzutnik do nawozu, bo do tego trochę pójdzie mimo wszystko. No i 700 trzeba będzie jeszcze dzisiaj. Chociaż nie, Fadroma tu stoi, to się Fadroma do rady przy zwierzątkach posprzątać. A to zawiezienie futra to by raz czy dwa razy wykorzystać, tysiączka to się wykorzystał. Ona też do rady TMR i słoma i wszystko zawieść. Trudno, jest jak jest. No. Wchodź tam, dziadek. Czy ja z tym tam wyjadam? Przez ostatni ten. To wyjadam. A. Zahaczyłem. Tak, dobra. Wyjechał. Jedziemy na handel. Ale ja tu jeszcze coś mam do przehandlowania. Chociaż... Ha! Co tu stoi? Tu stoi talerzowa. Tu stoi talerzowa. Aha, to jest siewnik, dobra.
Ledwie talerzowe stoją, to to pójdzie. Jeszcze po orce zrobić. Ups. Chyba, że się w dachu zakopał. To jest ta mała na pewno sadzarka. Aha, to jest do tego syntraka. Nie wiem, co to jest. Mało ważne, dobra. Czyli jednak nie tu. To będzie tutaj. Ja mam ta. Ta jest 3 metry. Ta jest 6 metrów szeroko do sadzenia. No i tego mam, ale ten idzie do sprzedania. Tego nie mam. Tego też nie mam. Ta sadzarka by tak trzeba było wymienić na ta większą. To jest wzrost tyle, 6 metrów, a tu jest no 3 metry. Jest niby nawóz i ten. Tu jest ziemniak i też nawóz. Dobra. Sadzarka bierzemy ze sobą i ją wymienimy na większą. Czyli trzeba obciążnik odpiąć. Sadzarka trzeba przywieźć większą. Bo nie będę jeździł z 3-metrową sadzarką. Ten klas na pewno... Aha, bo ona potrzebuje 170. Więc klasa się weźmie w większej konfiguracji. I będzie klas sadził. Zahałczył, że tam kaś zadkiem. Choroba. Pak się tu wkopał. Dobra, zaraz się stąd wykopia. I robimy cyk. Tak, no, wyjeżdżaj, wyjeżdżaj. Nie na darmo są dwoje wrotów. Tak. Pomocnik G zakończył pracy. Który to był? Ten zakończył na jedynce, a kaj był drugi puszczony? Na 20. Też zakończył. Dobra, sprawdźmy najpierw tego tu. Aha. Co ja potrzebuję? Wyłączyć na razie orka. Tu trzeba przejechać w poprzek i na dole nie zrobią. No dobra, tak było na szerokość zrobione. Zrobić uwrotnik tu i na dole i może jechać na pole numer 13.
Team tam też trzeba będzie przejechać. Na jedynce. Puścić go na 15. On ją bardzo szybko przejedzie. To jest wielki. I w sumie tamten będzie po wszystkim, no. Bo co? Bo on ma no szerokie koła. Sprawdźmy się to jeszcze raz. Czysto teoretycznie to pole jest no dotąd, więc... Dobra, bo tu jakieś dziuby są. No to przejadam. Mnie to tam nie zbawi. I będzie. Przejedziemy na 13 nim. I ja by tam powoli kończył dzisiejszy odcinek. Bo to już taką godzinę sam coś marudzam. Także styknie tego marudzenia. Chyba po jakimś brzegu rzek zjechał. Jedziemy na pole 13. Tego wpuścić. Jedynka skończyć. I będziemy się żegnać. Jak skończymy jedynka, Nozie to tam pojada sprzedać. Sadzarka oczywiście 6-metrową kupia. Bo co to są 3 metry? Jakaś tu trzeba wjechać w to pole. Najlepiej by było też od drugiej strony. Przejechać uwrotnik i puścić go od drugiej strony, bo... Aha, figa, musi iść od tej strony, bo ono się tam rozszerzyło, to pole w tamta strona. Dobra. Załatwione. Wszystko gro i buczy i po polsku się uczy. Jedziesz, pan, panie, kochany. Wapno wyłączyć, no. Ono się tu rozciągło, także on tu zjedzie, tu pojedzie, dobra. Ten na górze mamy. Nie resetuj, nie to, tu. Wziąć do pojazdu. Tu zaś po pustu przyjechał, ale tutaj przynajmniej widzę, kaj mi się kończy nawożenie. Tam było, więc robimy tu w tył zwrot. I lecimy. Z Przemysłem. Jeszcze trzeba będzie zarobić na 3, bo tam jest łąka. Albo na 30, bo tam też jest łąka. To jak będzie ciężko z czasem, to pójdzie puścić pracownika, żeby nam kosił, a my no, będziemy zbierającą i zwozić. Także to jeszcze taki też jest w ramach udogodnień program. Żeby se kupić jeszcze łąka jako oryginalne pole, bo są na... Ale na asfalt nie muszę sypać.
na dwóch polach są, z dwóch pól są zrobione łąki, więc to się kupi i będzie. I na tym poprzestaniemy chyba ten sezon. Trzeba będzie przez zimę zarobić na następne pola, bo cały cały ten zbiór z pól idzie do magazynów i na przerób, bo nawet nie mam w tej chwili pszenicy do kur. Śmieszne to, nie? Ale prawdziwe. Myślę, że mi moje kurki nie pozdychają. Chociaż tam przypuszczam, że co noc jakieś tam idą, no ale są za to świeże. Więc 24, widzicie? Tu już jest pole 15. Że go przejechał. Zaraz pójdziemy no sprawdzić statystyki zwierząt. Co mi mogło paść 24 zwierzęta, no to jest dużo. Jakby nie było. Czekajcie. Czemu zakończył pracę? Co mu się nie podobał? Co on się nie myśli, że co? Jehej. Waniek. Dobra, wymaga wapna, nie szkodzi. Tutaj to są, tu są zwierzątka. 33 duży. 17 krów mamy. Tu jest coś, czystość. Ała. Mamy tutaj problem z jedzeniem, czyli tu trzeba będzie coś dać. Trawa siano też jest zero. Hopsa. F zakończył pracę? Który to F? Na 13, dobra, nie mam teraz czasu. Nie mam teraz czasu. Trzeba coś wykombinować. Najlepiej będzie przyczepą to zrobić, bo nie stać mnie na klasa. Chyba że ładowarka z przodu. Albo ten zbiornik, zobaczymy zaraz co będzie, bo on mi jest w tej chwili ten multifruit niepotrzebny, bo go i tak nie używam. Także on może iść na handel na załt. To jest ten 32 tysiące. Ok. Mam 122, potrzebuję 150, nie starczy. Dobra.
No do tego nie zapnę tych przycie... Znaczy ja niby zapnę. Ale ta mało zapnę. Dobra. Ta mało zapnę. Co tu jest? Słoma. Ale nie jest przewód podpięty. Nie, to to jest. To nie jest ten. To nie jest mądre. I ja tu nie mam żadnego więcej traktora enotyn. Ja jest normalnie u makla w placu z tym. Ja się tu wkopał z tym jak po zbóju. 700 stoi tam. Ty są w polu. Dwa. Ten jest, no tu ten byk. A ten nie ma tura, chociaż tura to by da miał ten. No ale to muszę tym bykiem teraz wozić. I oni mam karmy do świń swojej, więc będę musiał kupić ze 3-4 te Big Bagi zaś przywieźć i nie będzie ich czym zrzucić. Wysypuj, bo trzeba wziąć trawę i jechać dać owcom. Bo tu się zrobiła masakra. Nie wiem czemu. To tak wychodzi, ale zrobiła się masakra. Jeszcze no, u krów jest dobrze. Wióry, tabak, słoma, trawa. Sypej. Jedziemy przez krowy do owców. Albo najpierw do owców. I wrócimy przez krowy. Muszę coś tym kurom nasypać. Trzeba będzie podjechać kupić pszenicy. No kurde. Normalnie zaczyną być. Na stratach. Owce mają puściutko. Da jeszcze obejrzeć przy okazji, jakże tu już jest. Jak tam wygląda sprawa z wełną, bo widziałem, że tam się już coś zrobi. Tak, robi się. Dwadzieścia procent, 200 kilo. Dobra, tam się nasypało. Czyli owce by miały setka. Dobrze go dom. Pokarm mają. Och, one no 1000 litrów. Tutaj trawa niewiele brakuje, no to im zaraz sypia i słomy jest pusto, to trzeba będzie dosypać. No i tu jest też wszystkiego zero, więc tu trzeba na szybko. Coś wykombinować,
trzeba będzie najwyżej jechać do sklepu jeden to kur kupić i ze cztery to świń Big Bagi i przywieźć to i... Trzeba będzie ściągnąć 300 i to dać im. Nie mam innego wyjścia, bo jedynie 300 ma u Tura w tej chwili. 300 musi zjechać. I to dać. Dobra, ja by da patrzył przy moich zwierzątkach, żeby mi to nie pozdychało. A wam dziękuję za oglądanie, subskrybowanie i lajkowanie. No i trzymajcie się, do następnego, cześć.